Jak ważny jest Śląsk dla pana jako miejsce, w którym pan żyje i pracuje? Śląsk niezwykle ważny, bo to miejsce, w którym dla mnie jako kardiochirurga rozpoczynał pracę, rozpoczynał swoje działanie profesor Religa, profesor Pasek, ci pionierzy polskiej medycyny sercowo-naczyniowej, więc dla mnie, myślę, że dla moich kolegów także, to jest właśnie taka kolebka polskiej kardiologii i kardiochirurgii. Chcemy to tu rozwijać. Profesor Michał Zembala, kardiochirurg pracujący w Śląskim Centrum Chorób Serca. W 2003 roku ukończył Śląską Akademię Medyczną. To, co wyróżnia go na tle innych absolwentów, to działalność. Leczy chorych z ciężką niewydolnością serca. Wykonał pierwszą w Polsce implantację sztucznego serca oraz pierwszą udaną retransplantację serca. I czyni to do dziś. To, za co między innymi podziwiam Michała, to jaki zbudował program, jak rozwinął, szczególnie organizacyjnie, bo myślę, że to jest kluczowa kwestia, kwestie związane z transplantacjami w Zabrzu. Jest ekspertem w dziedzinie przescewnikowego leczenia chorób zastawki aortalnej. Wielokrotnie uczył tej metody innych kolegów kardiologów i kardiochirurgów w kilkuset krajach. Bardzo się bał. Ale nie dał tylko po sobie poznać, na tyle, na ile mógł, przygotował się do tego i rozpoczął to z sukcesem, kontynuuje to z sukcesem, bo dzisiaj Zabrze jest jednym z czołowych ośrodków implantujących. Rozwinął metodę hybrydowej ablacji migotania przedsionków, skutecznie przywracając rytm zatokowy pacjentom. Jest pomysłodawcą Laboratorium Medycyny Regeneracyjnej, czyli pierwszego w Polsce centrum badań nad sercowymi komórkami macierzystymi, pobranymi od pacjentów poddanych transplantacji serca. W 2010 zainicjował do Krajowego Systemu Opieki Zdrowotnej zawód asystenta lekarza. Chyba nigdy nie zdarzyło mi się doświadczyć sytuacji, aby cokolwiek w tym jego grafiku poszło nie tak. Przynajmniej taka sytuacja nigdy nie dotknęła mnie. Czyli skrupulatność i dokładność z jednej strony, a z drugiej strony na pewno determinacja. Jest synem profesora Mariana Zembali, szczęśliwym mężem i ojcem trojga dzieci. Po pracy Michał najchętniej jedzie prosto do domu, gdzie czeka na niego Magda, Maja i Mikołaj. Bywa tam też starszy syn Mateusz, wiem, że niedaleko mieszkają rodzice Michała. I to jest taka jego oaza spokoju. Ma pan swoją taką ludzko-medyczną definicję serca? Jako narząd, czy jako miejsce, które definiuje człowieka, czy jako... A dla pana jest bardziej ważne jako narząd, czy jako rzecz definiująca człowieka? Jest jakieś powiązanie? Myślę, że nie. Myślę, że dla mnie, jako dla lekarza, dla kardiochirurga, dla człowieka, który leczy chorobę serca, jest to narząd jak każdy inny w naszym ciele, który czasem jest bardziej lub mniej doskonały, ma swoje wady, ma swoje ogromne zalety, ale ma pewną chorobę, którą chciałbym i chcę leczyć. Patrzy pan na serce jak na pompę tylko, dotykając, nie myśli pan o tym, że w tym sercu możemy mieć zawarte uczucie? No nie powinienem tak myśleć jako lekarz. Musimy odróżnić miejsce uczuć, miejsce rozumu od tego, czym serce rzeczywiście jest taką, powiedzmy, magiczną, bo wciąż magiczną pompą, która dla nas lekarzy, pomimo tego, że sporo zostało poznane, to wciąż stanowi pewną zagadkę i wciąż budzi respekt. Jest to pompa, jakby nie było pompa, w bardzo dużej mierze doskonała, ale mająca swoje gorsze chwile i lepsze momenty.
Zawsze pan wiedział, że chce się zajmować medycyną, a konkretnie ludzkimi sercami? Ta moja droga do kardiochirurgii była dość zawiła, dość taka trudna. Pamiętajcie państwo, że dorastając jako syn kardiochirurga, miałem wszystkie te minusy tej pozycji przed sobą, bo ojca nigdy nie było w domu. To był człowiek, który był stale w pracy, więc dorastałem właściwie bez niego. Więc też jak sam zostałem ojcem i sam poszedłem na medycynę, to nie chciałem tego schematu powielić. Po pierwsze dlatego, że człowiek nie marzy o czymś, co ma na co dzień, a widzi wszystkie niedoskonałości tego zawodu. Bo też jako dziecko, jako nastolatek, jako już dorosła osoba, ja nie widziałem tego, co ojciec zrobił w pracy, tych wszystkich osiągnięć, tych wszystkich, już nawet nie osiągnięć, ale codziennej pracy lekarza. Ja widziałem jedynie niedostatki, więc jakby na tej bazie budowałem swój obraz zawodu. I raczej mój obraz lekarza czy profesjonalisty, którym chciałem zostać, zbudował się czy zaczął się budować w momencie, kiedy poszedłem na staż podyplomowy, więc zaraz po studiach. I to był zwykły, ale bardzo dobry szpital powiatowy w Tarnowskich Górach, gdzie ten kontakt z pacjentem był niezwykle istotny, bo to szpital powiatowy, który był wyposażony skromnie, ale którego siłą byli lekarze, pielęgniarki i to właśnie, którzy tą słuchawką, rozmową i lekarskim rozumowaniem potrafili leczyć. I to mi się bardzo spodobało, stąd ta zmiana moja w kierunku kardiologii, interny, była tam podjęta. Czy zazdrości pan ojcu takich pionierskich czasów kardiochirurgii? Po części zazdroszczę. Zazdroszczę czego? Tego, że to była grupa zapaleńców, grupa takich entuzjastów, którzy nie mając nic w czasach takich dość trudnych dla nas wszystkich, nie mając nic, potrafili stworzyć coś wielkiego. I to było to, czego myślę, że wielu dziś brakuje. Dzisiaj mamy wszystko i bardzo wielu z nas nie ma tych emocji, nie ma tej potrzeby tworzenia, zmiany, modyfikacji systemu, żeby było lepiej. Bycie synem sławnego kardiochirurga ma na pewno swoje dobre i złe strony. Jaki jest pana osobisty bilans? Na razie skupiam się na tym, żeby wykonać swoją pracę i swoje zadanie dobrze. I to jest dla mnie najważniejsze, żeby tu, w tym miejscu, szczególnie teraz, kiedy jesteśmy u szczytu trzeciej fali pandemii, żeby móc skutecznie leczyć, skutecznie zabezpieczać nasze śląskie społeczności, ale nie tylko Śląsk, bo my leczymy pacjentów z całej Polski, więc skupiam się na tym, co teraz tu, a co przyszłość pokaże, zobaczymy. Stał pan z ojcem przy stole operacyjnym, podobno krótko i na hakach. I jakie to uczucie? No, kardiochirurgia nie ma haków jako takich. To rzeczywiście tam jest ta pozycja drugiego asystenta, takiego pomagającego, już w takim stopniu ważnym, ale mniejszym. I przez pierwsze 3 lata czy 2 lata pracowałem z nim przy stole operacyjnym. Muszę powiedzieć, że on nie za bardzo chciał, żebym ja tam z nim pracował, więc to tak dodam na marginesie. Natomiast nasz sposób myślenia był zdecydowanie inny, zresztą nadal jest inny i nierzadko rozbieżny. Dziś z tatą bardziej się zgadzacie, czy może twórczo wspieracie? Jeżeli chodzi o techniki operacyjne czy sposób funkcjonowania przy stole, ja byłem wtedy młodym kardiochirurgiem, on był już bardzo, bardzo zaawansowanym profesjonalistą, ale ja zawsze starałem się nie kwestionować te techniki, które proponował, tylko znaleźć inne rozwiązanie. Ale to być może była taka fanaberia młodzieńca. Natomiast zgadzamy się w bardzo wielu rzeczach i to też ważne, żeby takie przesłanie wyszło, ponieważ idea i nasz
główny tor myślenia jest bardzo podobny. My chcemy pomagać choremu i to jest to, co nas bardzo łączy i to, co jest mocnym takim wspólnym ogniwem. Jakkolwiek byśmy to zrobili, czy tak, czy siak, to i tak w końcu doprowadzi nas to do tego wspólnego miejsca, jakim jest szpital, jakim jest lecznictwo zamknięte czy otwarte, ale skupione na pacjencie. Miarą transplantologii jest czas przeżycia chorych. Jakie mamy dzisiaj czasy dla polskiej transplantologii? Polska transplantologia dokonała dużego postępu i ostatnie 5 lat to jest naprawdę wyraźny postęp. Nie tylko jeżeli chodzi o liczbę wykonywanych zabiegów, ale i o jakość ich wykonania. I to zdanie, które wypowiedziałem wcześniej, że miarą jest śmiertelność, jest jak najbardziej aktualne i staramy się bardzo w Zabrzu, ale i w innych ośrodkach, żeby ta śmiertelność była jak najniższa. Raportowana w światowym raporcie czy dokumentach jest około 10% śmiertelność, ta wczesna. My jesteśmy w tym miejscu, więc jesteśmy naprawdę dobrze i chcemy stale poprawiać, stale modyfikować nasze protokoły leczenia, nasze sposoby leczenia, żeby stale poprawiać. To jest takie nasze główne motto, którym staramy się kierować. Mamy wystarczającą ilość ludzkich serc. Przekonaliśmy już Polaków słowami Jana Pawła II, żeby nie zabierać swoich organów do nieba, bo tutaj na ziemi są bardziej przydatne. Wie pani, ludzkich serc, myślę, i nie tylko serc, ale i płuc, nerek i wątrób, ludzkich organów do transplantacji zawsze będzie brakować. Zawsze. Natomiast to, co się stało ostatnie 3-4 lata, to jest rzeczywiście zmiana ilościowa, bo musimy pamiętać, że tych przeszczepów, tych dawców było dużo, dużo mniej jeszcze 4 lata temu. Teraz zgłoszeń jest bardzo dużo. Myślę, że opinia społeczna jest także bardziej otwarta. To jest w końcu nowe pokolenie ludzi, które buduje tą naszą społeczność. I to przekonanie o tym, że darujemy swoje organy komuś innemu, jest wszechobecne. I to cieszy. I ten procent odmów jest, był i pewnie będzie stosunkowo niewielki, sięgający 5, może 7%. Kto dziś może być dawcą? Czy obniżyliśmy już wymagania, na co pozwala nauka? Dawcą dzisiaj może być każdy. Bo mówimy zawsze o dawcy wielonarządowym, czyli o dawcy, który ofiaruje swoje nerki, wątrobę, serce, czy wszystko razem, czy też poszczególne narządy osobno. Wiek jest tylko elementem oceny dawcy. Oczywiście dawcy starsi, 70-latkowie, są raczej mniej predysponowani do tego, żeby byli dawcą serca, dlatego że choroba serca u tych osób występuje statystycznie częściej. Ale proszę pamiętać, że mamy na naszych listach chorych oczekujących 60-latków, 65, prawie 70-latków. I jeśli jest dawca, który ma 65 lat, 60, i jesteśmy w stanie dokładnie zbadać jego serce, i w tych badaniach okaże się, że jest ono dobre, prawidłowo działające, funkcjonujące bez żadnych zarzutów, to jest to dobry narząd. Możemy ten narząd pobrać i skutecznie przeszczepić. Bo proszę pamiętać, że ten biorca, który oczekuje, to jest osoba, która nie ma wielkich perspektyw. I dla niej te 2 lata życia, 3 lata życia, to jest ten najdalszy horyzont, za który on już wie, że sięgać nie może. Więc każde przedłużenie życia, każda poprawa jakości tego życia jest ważna. Sztuczne serca są dziś coraz to doskonalsze, ale czy to w dalszym ciągu ciągle tylko pomost? Sztuczne serce jako całość, jako taka pompa lewa, prawa,
to wciąż raczej przyszłość niż teraźniejszość, takie doskonałe. Oczywiście chcielibyśmy to mieć, wszyscy chcielibyśmy to mieć, bo dostępność tego na półce gwarantowałaby to, że możemy leczyć chorych teraz już natychmiast. Natomiast dziś dysponujemy takimi pompami, które są w stanie wspomóc tylko jedną z tych komór, lewą. Lewa ważniejsza od prawej, niektórzy mówią, że prawa ważniejsza od lewej, obie są ważne. Natomiast dziś dysponujemy takim urządzeniem, które jest w stanie skutecznie wspomóc lewą komorę i przygotować pacjenta do transplantacji, albo jeżeli pacjent jest starszy, no to pomóc mu egzystować 5, 7, 8 lat na tej pompie. To także przedłuża życie. Co więcej, to badania pokazują, że jakość życia z tą pompą jest porównywalna do transplantacji, więc proszę też zobaczyć, jak daleko technologia nas już zaprowadziła. A jaka będzie przyszłość transplantologii? W którą stronę się to rozwinie? Myślę, że najbliższe 5-10 lat to jednak czas transplantologii takiej, jaka jest, jeżeli chodzi o serce, jeżeli chodzi o płuca czy inne narządy. Myślę, że trudno mnie na ten temat mówić. To, co widzimy teraz, to jest rozkwit transplantacji płuc wynikający z COVID-19 i myślę, że najbliższe lata pokażą, że jednak tych chorych kwalifikowanych do transplantacji będzie coraz więcej, bo jednak COVID zostawia swój trwały ślad i w wielu przypadkach ten ślad jest nieodwracalny, jest tak masywny, że chorzy będą musieli być przeszczepieni. Natomiast w ciągu 5-10 lat myślę, że nie będziemy jeszcze w stanie tak zamienić serca maszyną, żeby ono funkcjonowało bezproblemowo. Jakie są dzisiaj problemy polskiej transplantologii? Myślę, że dziś problemem, którym chcielibyśmy się zmierzyć, który dyskutujemy szeroko z Poltransplantem, to właśnie kwalifikacja chorych czy dawców starszych. Ponieważ nierzadko są oni dyskwalifikowani, a powinni być zawsze rozważeni. Więc tutaj, może nie w kategorii problemu, ale w kategorii takiego zagadnienia, z którym chcielibyśmy się zmierzyć, który byśmy chcieli poprawić, to właśnie dostępność tych narządów u chorych czy dawców starszych. Jakie są Pana marzenia, te medyczne i te osobiste? Takim marzeniem byłoby stworzenie miejsca, które jest profesjonalne, jeżeli chodzi o leczenie chorób serca, naczyń, płuc, które jest przyjazne dla chorego, bo o tym też warto i zawsze trzeba mówić, żeby chory miał komfort podczas pobytu, żeby jego godność była uszanowana, żeby miał dostęp do tych wszystkich, nie tylko nowinek medycznych, ale i elementów poprawiających komfort pobytu w szpitalu, ale i miejsce, które jest przyjazne dla pracowników, które pozwala pracownikom się rozwijać, które pozwala realizować ich pasje i w ten sposób poprawia jakość funkcjonowania tego małego skrawka opieki, małego skrawka ochrony zdrowia. To takie zawodowe marzenie. Czy ono jest związane z Zabrzem, czy z innym miejscem? Tego nie wiem. I być może jest tak, że w chwili obecnej jest to Zabrze, ale marzy mi się, żeby osiągnąć ten poziom w Zabrzu i móc go realizować gdzie indziej. Więc tak widzę swoją przyszłość, jeżeli chodzi o zarządzanie, jeżeli chodzi o leczenie i o te marzenia zawodowe. Natomiast osobiste, myślę, że marzę o tym samym, o czym marzy każdy z nas. Żebyśmy byli zdrowi, pozostali zdrowi. Żeby nasi bliscy byli zdrowi i pozostali zdrowi. I żeby moje dzieciaczki, 3 i 7 latka, rozwijali się dobrze, żeby osiągnęli ten sam pułap, który
którym nam się udało osiągnąć.